Hello, witajcie serdecznie moi drodzy, zapraszam was na tarasy Rumpla dzisiaj. Ostatnio sobie skończyliśmy Roda. I dzisiaj sobie polecimy do Rumpla, tylko sobie usunę stare save'y, żeby mi się potem nie pomerdało wszystko. Na szczęście jeszcze mi save'ów nie waliło i gdzie jest ten prolog? Tu jest. Sypcie się lub Ancie Kabancia Rumpel Czerwalier, dokładnie. Różowy jakiś taki gościu je zalewiecie. Nie oceniajmy. Jeszcze prócz niego nam został nasz Cloud. Wiecie co, do tej pory mi się wydaje, że najlepsze trasy, jeżeli miałabym ponumerować, to... Co to jest za dziwna kropeczka tutaj jakaś? Teraz tak patrzę aktualnie. Wiecie co ja teraz zauważam? Tak się na to patrzę. Że tutaj, jak się zajedzie ten kryształ Clouda, to tutaj jest taka linia u góry, taka wyraźnie zaznaczająca to światło i to trochę koszmarnie wygląda, jeśli mam być szczera. To znaczy takie, tak urywa się jakby to światło na tym. Tutaj ktoś zrobi taką kropkę przy tym niebieskim krysztale Freeza. Tam jest taka u góry, jakby ktoś nie zauważył. Walca to chyba wygląda w miarę spoko. Czy tego też się ucina? Tak, u tego też się ucina, tak u góry, takie światełko takie. Ten, chodzi mi o ten odblask z kryształu na trawie, to on się nagle tak ucina taką różną, taką równą linią. Rumple też to spoko wygląda, ale u Fryza ewidentnie tutaj ktoś sobie kropeczki zapomniał wymazać chyba. Dobra, zaczynajmy tego, bo ja się rozgaduję. Jeśli chodzi, moi drodzy, o trasy, to jeżeli mam oceniać odnośnie tego, która jest do tej pory najlepsza, to bym powiedziała, że Freeze potem chyba rodzi na końcu Wilds, szczerze mówiąc. Ten Wilds to jest jakieś takie straszne rozczarowanie. Nosicielka, nosiciel Lucy, tam było napisane. Avorin. Oho, jaki mistyczny głos. O Boże, mój kolor jest taki gorący, że się poparza. Jaki głos sięgnął do mnie z głębi mojego umysłu. Był łagodny i delikatny. Chociaż nie słyszałam go przez lata, rozpoznałam go natychmiastowo. Matko? Och, moja najdroższa. Matko! Moje najdroższe skarbie, o może tak powiem. Pobiegłam w jej stronę, ale matka cofnęła się do mnie, zanim zdołałam ją dotknąć. Przyszłam tylko zobaczyć, jak się miewa zdrajca, ale wygląda na to, że nadal jesteś niekompetentna, tak jak wtedy, kiedy cię zostawiłam. Matko, ja... Poczułam jakąś elektryczność, która przeszła mi przez moje ramię. Rozprawiając, że nie byłam w stanie wypowiedzieć reszty moich słów. Upadłam na kolana, płacząc z bólu. Co za rozczarowaniem jesteś, Avorin. Gdybyś mnie wskrzesiła, to nie byłabyś taka słaba. Angelie nie byłoby takie słabe. Jesteś taką żałosną łaczynią, moja córko. Matko. I jesteś też ty... Boże, nie mam mówić. Próbuję powiedzieć jak najbardziej poetycko, a ja się zacinam. I jesteś także porażką jako wiedźma.
błyski wróciły w momencie, kiedy te słowa opuściły jej usta. W tym czasie elektryczność przeszła przez całe moje ciało, sprawiając, że cały świat zadrżał niebezpiecznie. Łzy napłynęły mi do oczu. Matko, proszę, próbowałam jak najlepiej. Próbuję jak najlepiej, Boże. Nie, że próbowała. Bo w końcu się nie podała. I zawiodłaś, moja droga, ponieważ nie wiesz, co to oznacza być wiedźmą. My karmimy się negatywną energią i chaosem. Uwielbiamy, kiedy służą nam ci bez mocy. Zobaczysz to sama we właściwym czasie. A kiedy to się wydarzy, moja droga? Sadystyczny uśmiech pojawił się na jej ustach, kiedy ona znikała. Pamiętaj to, że nie będzie mnie tu dla ciebie. Obudziłam się z dudniącym sercem, które mi rozbrzmiewało w moich uszach. Matko, przycisnęłam dłoń do mojego czoła i ścisnęłam mocno moje powieki. Poczułam jakieś słabe napięcie na opuszkach moich palców, które zniknęło natychmiastowo po tym, jak uspokoiłam moje bijące serce. Kiedy otwarłam moje oczy, już nie było ciemności, którą widziałam, tylko mój własny pokój. To był tylko sen. Cicho wziąłam i zrobiłam wydech, kiedy rozglądałam się wokół. Wszystko wyglądało dokładnie tak jak zawsze, z wyjątkiem jednej rzeczy. Moje spojrzenie powędrowało do figury, która sobie w ciszy siedziała, w świetle księżyca. Leżał na stoliku, a papiery były rozrzucone wokół niego. Trzew? Boże, dałaś mu pseudonim? Trzew! So cute! Boże, cały czas się boję, że poparzał mój kawałek, bo on jest tak tutaj blisko. Jeszcze mam laptop nagrzany, więc w ogóle tutaj się go dyje jak w saunie. Stałam i przeszłam moją drogę do niego. Boże, co to tutaj w rogu jest? W sensie, ja nie mam nic przeciwko temu, bo to nawet spoko wygląda, chociaż ubrania ma trochę dziwnie wymarszczone. Tylko, co to tutaj jest? To są jego okulary? To wygląda jakoś tak, jak taki bahomas bez cieniowania. Well. Czerwali został na moim stole z ramionami skrzyżowanymi pod jego głową. Och, tym razem pamiętam chociaż, żeby zdjąć swoje okulary. Ostatnim razem czerwaliec zasnął tutaj pisząc listy i stukł swoje okulary. Zauważyłam, że dosyć często latuje na tym biurku za każdym razem, kiedy przychodzi tutaj do pałacu. Miała zaledwie parę tygodni, od kiedy mój ojciec zaakceptował zaproszenie, żeby stał się oficjalnym lekarzem w pałacu, w sensie oficjalnym, wiecie, nie wiem jak to się nazywa, medykiem, o. Ale on już jest tak zestresowany tym wszystkim. Siznęłam dłonią, żeby dotknąć jego ramię, ale się zatrzymałam. Naprawdę wolałabym, żeby poszedł odpocząć do łóżka. Ale on może nie być w stanie znowu zasnąć, jeżeli go teraz obudzę. Powstrzymałam więc śmiech. Czerwony w sumie nie powinien być w moim pokoju tak późno. Ale on już właściwie tak przypadkowo tutaj zasnął, więc obudzi go, pozwól mu spać. Pozwól mu spać. Nie bądź jęca, pozwól mu spać. Nie budź go, bo jeszcze swoim dziwnym gadaniem będę musiała wszystko poetycko ujmować. Też się zauważyłam, co to jest za dziwne, nie wiem, jakaś kreska taka na boku tam, taka rozmazana. Ci nie wygląda. Znam Czelwariera. On ma tendencję do zmartwień. Jeżeli obudzę go, to nie będzie w stanie zasnąć znowu.
Raczej wolałabym, żeby odpoczął. Potrzebuję tego. Zabrałam więc moją dłoń z dala i wróciłam do mojego łóżka. Zatrzymałam się tylko, żeby spojrzeć na ogród i na miasto, które było za nim. Światło księżyca świeciło nad Angelię zupełnie jak... Jego okrywało je tak jak koc, sprawiając, że wszystkie budynki lśniły fantastycznie, tak jak gwiazdy. Gdzieś tam w tym mieście z Marszan, gdzie jest Delora i Sina, którzy śpią pewnie razem pod jednym dachem. A, bo Parfait nie żyje w tej ścieżce. Parfait nie żyje i kto jeszcze nie żyje? Ktoś jeszcze chyba nie żył, ktoś jeszcze tutaj umarł, tylko nie pamiętam kto. Tak, ja sobie pukam, bo sobie próbuję zapamiętać, czy tam jeszcze umarł. Delora żyje, Galan, Julian chyba też żyją? Klad żyje, Rod żyje... Chyba tylko Parfait umarła, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. No, Parfait umarła, a ten Chevalier nabawił się traumy chyba po tym, jak musiał zaatakować jego Medhosa, nie? Sina jest jedynym kuzynem Parfait i jedynym dziedzicem Lucica. Tak się składa, że Parfait utrzymywała jego tożsamość w sekrecie, ponieważ nie chciała, żeby na jego barki nagle spadł ciężar bycia nosicielem w tak młodym wieku. Żadne z nas nie wiedziało o jego istnieniu, póki się nam nie pokazał w Marszen przy naszych drzwiach pewnego dnia. Więc nalegał, żeby mógł zostać, tak, żeby mógł wykonać także obowiązki Parfait. Od kiedy Sina przeprowadzi się do Angelii, zaczęła mieć coraz więcej koszmarów odnośnie matki. Zastanawiam się, czy jest to związane jakoś z brakiem harmonii między Tenebrarium a Rucisem? Moja bliskość z Tenebrarium, z kryształem, który oznacza wyharmonii, ciemność tego królestwa, mrok tego królestwa, napawa mnie naprawdę toną koszmarów. One się nazbierały przez te wszystkie lata, jednak na szczęście z jakiegoś powodu przez ten tydzień było trochę inaczej? Westchnęłam, opierając się plecami chyba o to wyzgłowie na moim łóżku. Moje palce przebiegły po mostku na moim nosie. Co? Ruszyły się na mostek mojego nosa i próbowały go trochę poczeć, tak jakby próbowały odgodzić wszystkie koszmary. Może powinnam pójść na jakiś spacer. Chciałam opuścić pokój tak cicho, jak tylko mogłam, żeby nie przeszkadzać Chevalierowi. A sobie się tak przypomniałam, gdybym źle wymawiała jego imię, to się tym nie przejmujcie, ja po prostu czasami wymawiam pewne imiona tak, jak wymawiam. Niektóre nawet potrafię tłumaczyć, a niektóre nie. Tak na przykład jak zrobiłam w Tayshou X Alista, bo imię Gretel. Teoretycznie na przykład imię takie jak Cinderella to tłumaczyłam na kopciuszek, albo Śnieżka. Ale Gretel no mogło się, to już nie umiała mnie. Chciałam wyjść tylko na tyle, żebym była w stanie jakoś oczyścić moje myśli. Kiedy wrócę, to w końcu będę mogła spać. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłam po tym, jak się obudziłam tego poranka, to to, że Chevalier, który wcześniej leżał przy moim biurku, już poskładał wszystkie koperty. Potarła moje zaspane oczy i usiadła na łóżku, ziewając. Chevalier zwrócił się do mnie z uśmiechem, a że on układał wszystkie koperty w tym momencie. Dzień dobry, moja najsłodsza księżniczko. Zauważam, że jego oczy lśniły. Wyglądał na trochę bardziej żywego niż widziałam go w ciągu ostatnich parunastu może dni. Dzień dobry, ty także wyglądasz na wypoczętego.
Och, oczywiście, że jestem. Twoje biurko jest bardzo komfortowe, Amorin. Mogłeś iść spać do mojego łóżka, jeżeli chciałeś. Łóżko jest jeszcze bardziej komfortowe, wiesz? Całkiem trafny punkt widzenia. Ale z pewnością o wiele bardziej preferuję budząc się, widząc twoje piękne oczy, które lśnią jak najcenniejsze złoto. Boże, jeżeli tu będzie tyle tej poezji, to ja się chyba zaciukam w którymś momencie. W tym przypadku powinieneś stworzyć jeszcze lepszy wysiłek, żeby pójść spać do łóżka. Och, ale ja chyba nie powinienem spać we twoim pokoju, czyż nie? I tak czy siak to robisz. Skoro insynuujesz, żeby tutaj zostać, to równie dobrze możesz spać w łóżku. Ojciec z pewnością by mi teraz zrobił kazanie. Faktem jest, że... Faktem jest, że on z pewnością oczywiście wcale nie lubi to, że Czelwarier przychodzi tutaj. Więc będę próbował jak najlepiej dla ciebie, moja urocza księżniczko. Pochyl się plecami o swoje krzesło ze skrzyżowanymi ramionami. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci to, co powiem, ale wyglądasz na troszkę ponurą tego poranka. Jak zawsze jest w stanie mnie odczytać tak łatwo. Koszmary nawiedziły mnie ostatniej nocy. W ogóle ja sobie myślę, ojciec Luce dnie, tak się martwi o swoją córkę. A koniec końców jego córka skończyła ze facetem, który już raz wyszedł za mąż i którego kobieta porzuciła, ponieważ miał złe nawyki. Jakkolwiek to brzmi. W sensie, jako ojciec myślę, że był bardziej szczęśliwy, gdyby skończyła z takim nawet Klaudem. Który jest po prostu księciem, wiecie, jest młody. Władcem z pewnością, bo on był jego najzaufańszym przecież człowiekiem. Pomijmy to, że on zawsze był księżniczką do ratowania w opresji. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o radę, no to z jego ścieżki wynikała na to, że jest szczęśliwy, ale jakbym była na miejscu jej ojca, to bym sobie tak miała... Kurczę, ale... Ze swoim przyrodnim bratem? A Fritz to Fritz w sumie może być. Koszmar mnie obudził ostatniej nocy. Koszmar, Avorin, powinnaś była mnie obudzić. To był tylko koszmar, Chef. Nie chciałam ci przeszkadzać z powodu tak małej rzeczy. Może ja będę tutaj całą trasę mówiła takim tonem. Właśnie dlatego nie lubię. Tak bardzo się obawiam jego trasy, bo za każdym razem jak słyszę wypowiedź tej postaci, to mam ochotę mówić. Ja całą trasę będę mówiła tak teraz, o nie. O Jezu, to Klaudia to będzie cały czas. Ranisz mnie, królewno moja. O Boże. Już czuję, że te dwie trasy będą bekowe w moim wykonaniu. Twoje martwienie się o mnie rozgrzewa moje serce. Ale nadal. Czyżby to był kolejny koszmar stworzony przez Tenebrarium? Nie sądzę. Ciężko mi to jest powiedzieć. Wygląda na trochę bardziej żywy niż te zwyczajne koszmary. Koszmary? O! Spędziłam kolejne minuty opowiadając w detalach koszmar Czerwalierowi. No ale teraz słowa matki, tak wyraźnie były słyszane w moim umyśle. Nie mogłam o nich zapomnieć, nawet jeżeli bym chciała. Czerwalier wyglądał, jakby na czymś rozmyślał. Sny, które pamiętasz, zazwyczaj są stworzone przez Tenebrarium. Prawdopodobnie jest to jakoś powiązane ze Siną. Sny mogą się stawać gorsze, od kiedy on przybył do... Sny się zaczęły robić coraz gorsze, od kiedy przybył do Angelii, czyż nie? Przytaknęłam? Nie wiem, jak one mogą być jednak powiązane z Tenebrarium, ale... Cóż, możemy zapytać go dzisiaj, kiedy zobaczymy go w Marszen. O, i Avorin. Usiadł na łóżku, oplatając mnie ramionami wokół talii, przyciskając, składając pocałunek na moim czole. Mam nadzieję, że nie bierze słów swojej matki do serca.
Do tej pory mówiłaś mi, że twoja matka z pewnością cię kochała na swój własny sposób. Nie sądzę, że ona by kiedykolwiek chciała zobaczyć, jak cierpisz. No, ja nie wiem. Wiem o tym. Jesteś pewna, że wszystko w porządku? Avorin, ty... Zanim on był w stanie powiedzieć cokolwiek innego, to przycisnęła moje usta do jego ust. Pocałunek był moją jedyną odpowiedzią. Kiedy odeszłam od niego, Chelvaril uśmiechał się do mnie. Więc wezmę to jako tak. Poruszał tak, wiecie, zabawczo swoimi brwiami w moją stronę. Ale w odpowiedzi tylko go czepnęłam w ramię. Więc idziemy na śniadanie? Kiedy Czerwony Barczoszy przybył do pałacu, zaprosiłam go na śniadanie. Był ekstremalnie nerwowy odnośnie dzielenia posiłku z moją rodziną. Powiedziałam mu wiele razy, że król nawet nalegał, żeby dołączał do nas. Nie z powodu tego, że jest także królewskim medykiem, ale z powodu tego, że może się stać częścią tej rodziny. Teraz to pytanie zawsze przynosi uśmiech na twarzy Chelvariela. Boże, ta animacja. Posłał mi swój popisowy uśmiech i zaoferował swoje ramię. Śniadanie brzmi całkiem miło, więc tak. I tak udaliśmy się do jadalni. Sala była żywa jak zawsze tego poranka. Chociaż wygląda to, że trochę z innego powodu niż zazwyczaj. Więc mówisz mi, że pobiegłaś za posłancem, ponieważ przybył bardzo ważny list, który został wysłany do Wiktoriki? To było bardzo ważne zaproszenie na dzisiejszy lunch. Normalnie to Chelvariel byłby tym, który rozpoczyna konwersację o poranku właśnie w ten sposób. On i ojciec całkiem dobrze się ze sobą dogadują. Chociaż zazwyczaj dyskutują o różnych problemach i polityce. Dobra, Chelvariel jakoś znalazł swój sposób na porozumienie się z ojcem. Tylko poranka, jakkolwiek ojciec i Ofelia byli na spotkaniu i tylko Rod i Emaldżyna i Chelvariel i ja tutaj byliśmy. Chelvariel po prostu w ciszy słuchał tej rozmowy przez cały czas. On naprawdę łatwo przechodzi od bycia strasznie rozgadanym, aż do bycia całkiem cichym, zupełnie jakby były to dwie strony monety. Czasami czułam się tak, jakbym miał dwie osobowości, ale znam prawdę. On po prostu też lubi podsłuchiwać. Zwróciła moją uwagę z dala od mojego skończonego talerza, w sensie od mojego talerza, na którym skończyłam z którego już zjadłam całe jedzenie, okej? Okay? Że spojrzeć na Emaldżynę i na Roda, oni dyskutowali odnośnie listu przez cały poranek. Emaldżynę zazwyczaj wysyłała list do Wiktoriki i oni z Chelvariel. Ku nie mojemu zaskoczeniu był tym, który jakoś złączył Emaldżynę i Anis razem, przecież że się ze sobą zaprzyjaźniły. Rod wysyłał za to większość swoich listów do Brugandii. Wyglądał, jakby rozważał naukę za granicą, w sensie naukę tańca za granicą, jako część jakiegoś programu wymiany. Boże, to brzmi serio jak jakieś, nie wiem, szkoła czy coś w tym stylu. Claudio i jego młodszy brat Lance zasugerowali ten pomysł, kiedy ostatnim razem odwiedzili Angelię. Claude był szczególnie zainteresowany mówieniem tego, ponieważ Angelię wspiera rodzinę Brugandii dosyć często, więc to byłby honor, gdyby... w sensie gości dosyć często rodzinę królewską z Brugandii, więc to byłby honor, gdyby mogli gościć także nas. Gada mi wysiada, czuję to znowu. Przecież nie czytam niczego dzisiaj. Nie wiem, ja coś po prostu nas gardłem. Chyba.
Jednak propozycja Klawda była troszkę inna. Zasugerował, że skoro rodzina Klawska Brugani ma wziąć Roda, to mógłby zmusić swojego młodszego brata Lensa, żeby on poszedł do nas. Czasami się zastanawiam, jaka jest naprawdę ich relacja. Posłaniec z tego poranka dostarczył list. Już za granicę? Te listy już powędrowały do Burgundii? Marginę spojrzała na niego zaskoczona. Kiedy on podniósł swoje brwi, ona się uśmiechnęła do niego niewinnie. Naprawdę nie miałam pojęcia. Jeśli ona wysłała do kogokolwiek list z Burgundii, to prawdopodobnie chodzi o Lensa. Dwójka z nich całkiem dobrze się dogaduje ze sobą. Jestem z pewnością pewien, że posłaniec dostarczy swoją wiadomość. Że posłaniec musiał dostarczyć twój list na pocztę, zanim udał się we swoją podróż za granicę? Uśmiechnął się do Amalginy. Twój list jest w dobrych rękach, księżniczko Amalgino. Amalgina zwróciła swój wdzięczny uśmiech do Chevaliera, zanim przestała mówić. Jakaś ciekawość lśniła w jej oczach? A co z twoimi listami, Chevalier? On siedział do późna, żeby skończyć je pisać, także nawet zasnął mi z długopisem w swoich dłoniach. Posłałam mu znaczące spojrzenie? Tak jak zazwyczaj. Chevalier słabo się do mnie uśmiechnął. Ponieważ one były naprawdę ważne, przysięgam ci to. Odkrząknął. Jego ekspresja zmieniła się w coś bardziej smutnego. Musiałam napisać te listy, żeby dostać oficjalne finansowanie z jakiegoś kontraktu. Okej. Okay. Racja, chodzi o jego umowę z Anis. On daje jakiś procent jej z zarządzania jego starą kliniką. Mam nadzieję tylko, że to nie jest zbyt skomplikowane. A, Sebi jest na mini Roda. Sebi, mógłbyś coś powiedzieć? Mam taka radość, jakbyś coś powiedział. Nie tylko, także zajmuje dużo czasu. Lepiej się upewnić, żeby to ci nie zatrzymało od spania. Chevalier zaśmiał, a jego oczy lśniły z wesołości. Jak rozkażesz, moja urocza księżniczko? Po śniadaniu Chevalier i ja udaliśmy się do Marszen, gdzie mieliśmy spotkać się z Anis i Siną. Co? Jak mieliśmy odpowiednio się spotkać z Anis i Siną, co? What? Serio, trzeba dodawać takie dziwne przymiotniki do tego wszystkiego? Co za miły dzień! Słońce świeci! Ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, dni takie jak te. Dzieci wojny, panie, będzie nie. Kto kojarzy, z czego to jest, to wiecie, z czego to jest. Dobra, co za piękny dzień! Słońce sobie świeci, miasto jest pełne śmiechu i ja mam... moją słodką Mawolin, która tutaj mi towarzyszy. Źle! Miałam zamiar powiedzieć moją kochaną królową tutaj, która mi towarzyszy. To jest to samo. Chevalier się zaśmiał. Błagam cię, to jest coś zupełnie innego. Królowa jest bardziej królewskim tytułem. Ale ja jeszcze nie jestem królową. Ale jesteś już nią w duchu. Nic za to nie mogłam poradzić, że się uśmiechnęłam i zwróciłam moją uwagę na scenerię. Plac miasta, jak zawsze, cały bulgotał różnymi aktywnościami, kiedy już tutaj przybyliśmy. Pomimo tej zimnej pogody, aczkolwiek było słonecznie, to chłodny wiatr wiał w moją skórę i rozwiał moją skinkę. Okej. Jest tak zimno. Nie zdawałam sobie sprawy, że zaczynam się przytulać bliżej Chevaliera, dopóki nie oplotł mnie swoim ramieniem wokół mojej talii, nie przycisnął mnie do swojego boku.
Ja zawsze byłam pod wrażeniem tego, jak komfortowo się do niego dopasowuję. W czasach takich jak tych, czuję, że powinien kupić chyba jakiś nowy szalik. Uśmiechnął się. Może powinienem też jeden zdobyć dla ciebie. Jeszcze lepiej by było, gdybyśmy kupili pasujące do siebie szaliki. Ja musiałabym założyć papierową torbę na moją głowę, zanim bym ubrała coś podobnego do ciebie. Dobra, ta trasa będzie śmieszna chociażby. Jesteś taka błyskotliwa, jeżeli chodzi o twoje poczucie stylu, księżniczko. Nawet kiedy chodzi o papierowe torby. I ta Lucypa z takim... Boże, co ja tutaj robię z tym facetem? Jednak to byłoby prawdziwą szkodą, że nie mógłbym patrzeć na twoją piękną twarz. Jego głos coraz bardziej przycichł, kiedy zaczęliśmy wchodzić do pobliskiej aleki. Jakby do pobliskiego straganu. Jakby mogliśmy zobaczyć, że na wystawie mieli różne tam swetry, jakieś rękawy, inne rzeczy na swojej wystawie. Szaliki również tam były w asortymencie. Och, spójrz tutaj! Jaki zbieg okoliczności! Ostatnim razem przybyliśmy wcześniej do Marszy na spotkanie z Siną, ale go tam nie było. Ponieważ praktykował jedno ze swoich głupiutkich hobby. Przypuszczam, że to nie zaboli, jeżeli każemy mu trochę zaczekać. Myślę, że mamy jeszcze parę minut. Więc wejdźmy. Dopiero co przybyliśmy do straganu, kiedy się zatrzymałam i zauważyłam dwie panie, które stały nie tak daleko od nas. Mogłabym przysiąść, że one spojrzały w naszym kierunku, tak jakby mówiły o nas. Ruszałam się bliżej straganu, kiedy Czerwariel trzymał parę szalików. Oni, właściciele straganu, nie zauważyli nawet mnie. W ogóle nie rozumiem, co ona w nim widzi. Dokładnie. Możliwe, że ona mu jest, że jej jest po prostu go szkoda? Lodowa księżniczka, która chciałaby się. Boże, lodowa księżniczka, której szkoda jest jakiegoś biednego doktora? Dwie kobiety zachichotały. Nie tylko to, on jest też o wiele starszy niż ona. On nawet nie jest przystojny, czyż nie? Nie jest chyba bardzo kompetentny, tak przynajmniej ja słyszałam. Jeżeli byłabym nim, to by było mi wstyd, że jestem widziany w towarzystwie księżniczki jako jej zalotnik. Amori? Podskoczyłam zaskoczona, kiedy Czerwarier położył dłoń na moim ramieniu. Coś nie tak? Jego oczy zostały utkwione w kobietach. Uśmiechnął się, ale to był uśmiech tylko jakby z połowy jego serca, w sensie. Jakby to powiedzieć, nie był to uśmiech pochodzący z głębi jego serca, o może tak. Ścisnął moje ramię? Nie, Marcio, nie Haworin. Nie, mogłam usłyszeć, jak kobiety plotkują za mną. Ale one są tak okropnie niegrzeczne. Zostawię, skonfrontuj się z nimi. Nie jestem pewna, czy konfrontacja z nimi jest dobrym pomysłem. W sensie, skonfrontuję się z nimi i co im powiesz? To jest najważniejsza kwestia, bo ja się zastanawiam, mogę się z nimi skonfrontować, ale co ona im powie? Co nie? Więc może czasem lepiej jest zostawić kogoś, niż wywoływać wilka z lasu, jak to się mówi, jeszcze potem zaczną plotkować, że księżniczka kompletnie straciła głowę dla jakiegoś doktora? W sensie, nasza Lucyd jest tak głupia, że podejrzewam, że potrafiłaby powiedzieć im coś głupiego. Ale czy ma rację? To tylko strata mojego czasu. Zwróciłam się w stronę Chevaliera, który wyglądał, jakby poczuł ulgę. Natychmiastowo zmienił temat.
podnosząc jakiś futrzasto-różowy szalik i trzymając go przy mnie, żeby zobaczyć, jak na mnie wygląda. Boże, ale ładny nawet szaliczek, takie lilie. Co myślisz o tym? Dla ciebie? Wygląda jak coś, co Klaudio raczej by ubrał. Nie, 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 dla ciebie, moja urocza księżniczko. Podniósł szalik wyżej, a jego okulary zalśniły. No właśnie widzę, jak śnią. Ty zawsze nosisz niebieski, ale myślę, że różowy by rozjaśnił kolor twoich oczu. Różowy to jest bardziej kolor emalżyny. Och, myślałem, że wyglądałby bardzo miło na tobie. Jest brzydki. Czerwarnie się zaśmiał. Jak zawsze, twoja szczerość jest prawdziwym skarbem. Pokazałeś mi te rzeczy, tylko ponieważ cieszyłyby... Pokazałeś mi tą rzecz tylko z tego powodu, że chciałeś się cieszyć widokiem, kiedy je obrażam, czyż nie? Oczywiście, twoje generalnie jest takie błyskotliwe. Wróciła moimi oczami, kiedy Czerwarier odwrócił się z powrotem do straganu. Powinniśmy się teraz udać do Marszen. Możemy zawsze wrócić tutaj później? Czerwarier przytaknął, zgadzając się za nim. Podążył za mną? Przybyliśmy! Dobrze, że ogłosiłem swoje przybycie! Czerwarier poszedł do Marszen ze swoim typowym entuzjazmem. Dzień dobry, panie Loro i wielki Walcie. Delora i Waltz, którzy byli teraz w środku rozmowy, zwrócili swoje twarze ku nam. Proszę, 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 spójrzcie, jakiego kota tutaj przywędrował, jaki bezpaski kot tutaj przyszedł. Waltz westnął. Dzień dobry, waszej dwójce. Czerwaria nazwał go wielkim Waltzem tak wiele razy, że chyba już dłużej nie czuje się zakłopotany, słysząc to. Pozwól mi zgadnąć, Obory, nie jesteś tutaj, żeby porozmawiać z Sinom i Czerwarierem. Czy może jesteś tutaj dla Anis? A Boże, Avorin, ty jesteś tutaj, żeby porozmawiać z Siną, a Czerwari jest tutaj, żeby porozmawiać z Anis. Och, trafny punkt widzenia, jak zawsze. Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? Waltz kciukiem wskazał na pokój... Nie recepcji, tylko przedsionek, o, chyba tak to się nazywało. Wyglądało na to, że Anis była tam w ciągu ostatnich paru godzin, sortując jakieś papiery. Z pewnością dajże jest za dużo pracy, Czerwarier. Naprawdę? Myślałem, że większość stresu zajmuje mi tylko papierkowa robota, ale... Jej także. Pani Deloro. Ty! Głos doszedł do mnie z drzwi prowadzących do przedsionka. Ten głos należał do zirytowanego chłopca, którego spotkałam zaledwie parę razy, od kiedy przybył do Angelia. Sina, kuzyn Parfait i obecny nosiciel Lucisa. No i się zaczęło. Nie mógłbyś być jeszcze głośniejszy, staruszku? Czerwarier, kompletnie nieurażony, uśmiechnął się jasno do Siny, który wyszedł do pokoju. Co za honor widzieć ciebie znowu, mały lordzie! Żadnych ropali dzisiaj, Cinnamonie? Jesteś z pewnością nie do pokonania. W czym ty jesteś na strach do czego? Och, więc jesteś w nastroju na przekomarzanie się. Jestem bardziej w nastroju, żeby właśnie walnąć ci talerzem w tę głowę. Jaka przemoc! Czerwarier zwrócił się spojrzeniem do mnie z błyszczącym uśmiechem. A co ty powiesz, Avorin? Proszę. Nie masz zamiar niczego dodać do naszej rozmowy? Podróć się z Siną, przełam tą rozmowę. Wiesz co, jeżeli twoje koszmary zależą od Siny, to może lepiej przełam tą rozmowę.
Czelwarier. Nie mam zamiaru z tobą współgrać. Isina. Wiesz, że serce Czelwariera jest zrobione ze szkła. Jeżeli je stłuczesz, to zranisz go zbyt bardzo. Czelwarier wydobył z siebie dramatyczne westchnienie. Obawiam się, że to, co mówi moja księżniczka, to prawda. Tylera pasknęła i miosła swoje brwi. Ona mówi: Wasza dwójka naprawdę ma dziwną relację, czyż nie? Wiesz co, czasami myślę, że ta relacja może być nawet lepsza niż była na twojej trasie. Chociaż może nie oceniajmy, jeszcze nie przeszłam tej gry. Dziwna? Myślę, że szukaj słowa, która... Myślę, że słowo, którego szukałeś, to jest szczera. Jak zawsze, komentarze wcale nie ranią Czelwariera, ale... Moje oczy skierowały się ku Sinie, który się uśmiechał. Mogłam określić z jego spojrzenia na Czelwariera, co to oznacza. Masz miękkie serce z pewnością. Wezmę to jako komplement. Myśl sobie o tym, jak chcesz, staruszku. Cinnamon, maniery. Sina zmarszczył swoje brwi, patrząc na Delorę, jak zawsze. On wyglądał na niebędącego pod wrażeniem, ale potem zwrócił swoją twarz do mnie. Przypuszczam, że przyszłaś mnie zobaczyć. Dokładnie. A staruszek? Jestem tutaj, żeby zobaczyć Anis. Poza tym, czemu go nazywasz staruszkiem? On ma zaledwie, nie wiem, 26 lat, jakby. Jeszcze staruszkiem nie jest. Tak mi się wydaje. To znaczy, no, w teorii jest. Dla każdego młodszego z pewnością jest. W jego wieku to już się dzieci powinno mieć. Oj, 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 oj. Ludzka, uważaj. Jestem tutaj, żeby zobaczyć Anis. Od kiedy dwójka z was ma mieć spotkanie, ja pójdę naprzód, więc wybaczcie już mi. Pochylił się do przodu, żeby umieścić pocałunek na moim czole. Będę w innym pokoju, jeżeli będziesz mi potrzebować, moja najurocza Avorin. Boże, ja będę tak co chwilę musiała wymawiać moje imię. Moją nazwę. I wtedy swoim typowym gestem wyszedł z pokoju z głębokim kłonem. Więc czego potrzebujesz ode mnie, księżniczko Avorin? Przechodzi prosto do punktu. Przyszłam prosto do punktu, z którego tutaj przyszłam, opisując moje koszmary i moją hipotezę odnośnie tego, że kryształy są niezbalansowane. Sina miał ponure spojrzenie i skrzyżował swoje ramiona. Z całym moim szacunkiem, wasza wysokość, ale twoje koszmary niczego nie udowadniają. Jaki masz dowód, że twoje koszmary są spowodowane przez brak harmonii między kryształami? Jeżeli cokolwiek, czy nie powinnaś być bardziej krytyczna względem siebie? Proszę? Cinnamon! Być może waga kryształu po prostu za bardzo ciebie przemęcza. Prawdopodobnie. Albo może... W sensie, że czujesz, że... Trochę cię to za bardzo przytłacza prawdopodobnie, albo może. Jesteś porażką jako wiedźma. Tak jak została właśnie opleciona wokół moich własnych myśli, zupełnie przegapiłam resztę słów Siny. Delora westchnęła. Oj, 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 oj. Ale może w tej trasie trochę więcej... Poznamy Cinnamona, w sensie trasie łańca go słabo poznaliśmy na trasie, rana się pojawi dosłownie, może chyba się nie pojawi nawet, tylko oni wspomnieli. Na trasie Freeza chyba się w ogóle nie pojawił, albo się nie pojawił się chyba, ale coś tam mówili, ale chyba nie wiem, czy się pojawi, zapomniałem już o tym.
To, co Awoli powiedziała, może być aktualnie ważne. Powinieneś zacząć brać odpowiedzialność na tym, co zostawiła ci Parfajsina? Balans już był uszkodzony, zanim ty przybyłeś. To zajmie trochę czasu, zanim się go naprawi. Do stanu, jaki był przed wojną. Ja wykonuję moją robotę porządnie, więc dzięki. Młodzież spoglądał między Siną a Delorą z... jakby tak badawczo zmarszczonymi brwiami. Jest jakiś sposób, żeby upewnić się odnośnie stanu, czy stanu kryształu, w sensie, czy jest harmonia, żeby odzyskać tą harmonię, o. Zazwyczaj to, w jakim są aktualnie harmonii, ujawnia ich fizyczny stan, ale... do tej pory mogę zobaczyć, że nie ma żadnych niedogodnień w Angelie. Ale ciekawe, jak w oczach Siny wyglądają te niedogodności. Czy mam moje oczy otwarte na cokolwiek, co mogę wyczuć? Nie tak samo. Więc na razie powstrzymajmy się od formowania jakichkolwiek konkluzji, dopóki nie dowiemy się więcej odnośnie sytuacji. Daj nam znać, jeżeli problem będzie się nasilał, księżniczko. W porządku. A czy wcześniej w którejś trasie nie mówili, że te koszmary są spowodowane właśnie przez kryształ? Jakby, czy oni nie mieli jakiegoś sposobu, żeby wcześniej się temu przyjrzeć? Nie wiem, jakby to powiedzieć. Jakby nie mieli sposobu, jak wcześniej tego się dowiedzieć? Ale dobra, mniejsza. Może za dużo na tym myślę? Czułam się, jakby wszyscy wydali z siebie jakieś westchnienie ulgi, kiedy zeszłam z tego tematu. Ale chyba nie mogłam sobie wyobrazić, że oni wszyscy to zrobili, racja? Nasza rozmowa zmieniła się do bardziej praktycznych rzeczy po tym. Walt i Delora chcieli się dowiedzieć o moim wygłoszeniu do kolejnych wydarzeń. 2 lata temu tawerna była otwarta dla publiki. Do tej pory, jak jestem świadoma, Waltz przywykł używać tego miejsca do uczenia młodych wiedźm magii. Delora to też używała tej tawerny do podstawowych operacji odnośnie wiedźmy z wiedźmami Angelia, w sensie nie wiem jakich operacji, dobra. Anis, która pracowała tutaj rzadko i wkrótce ma zamiar odejść. Waltz mówił mi o jej planach na przyszłość, kiedy jeszcze drzwi recepcji były otwarte i Cervariar weszedł do... Boże. Jakby Waltz mi właśnie mówił o planach jej planach na przyszłość, kiedy drzwi od przedsionka zostały otwarte i Cervariar wyszedł z Anis. Słyszałem, że mówiłeś ci Anis i przyniosłem ją tutaj natychmiastowo. Boże, ty masz uszy jak królik. Podsłuchiwacz jeden. Anis wyglądała naprawdę mało, będąc w cieniu Cervariara. Jej uśmiech był łagodny i nieśmiały. Pomimo, że ostatnie lata dały jej naprawdę dużą pewność siebie, to ona nadal nie była w stanie za bardzo się zmienić od tej Anis, którą spotkałam lata temu. Ona nadal jest tą dobrą dziewczyną i dobrą słuchaczką. Nadal jest dobra z dziełami i w przygotowaniu jedzenia. W sensie, może jak te zdania są ułożone. Witaj, Anis. Dzień dobry, wasza wysokość. Jestem mi też, żeby pogadać o tobie, Anis. I... Cervariar wyglądał, jakby chyba to usłyszał? Właśnie mówiliśmy o tobie, Anis, i Cervariar wyglądał, jakby to usłyszał. Jesteś pewien, że nie podsłuchiwałeś? Oczywiście, że nie. Po prostu mam bardzo dobre uszy. Królicze chyba. Nie marnowałam czasu, żeby pytać Anis o detalach jej przeprowadzki.
To Czerwany był ten, który zaproponował ten pomysł. Zasugerował Anis, która zawsze śniła o tym, żeby pracować jako zielarka w pełnym okresie czasu, pozwolił jej stać się marzeniem prawdą i zrobił jakieś miejsce, żeby mogła sprzedawać swoje zioła i lekarstwa. Czerwany zaoferował jej swoją starą klinikę w ostatnim miesiącu, miejsce w swojej starej klinice. Oni właśnie pracowali nad dokumentami od miesiąca. I teraz to się zmieniło na... Właśnie skończyliśmy ostatnią papierkową robotę. I proszę bardzo, wkrótce pani Anis będzie miała będzie cudowną nową właścicielką kliniki na końcu ulicy. Ona stanie się z pewnością sławną zielarką. I zmieni to miejsce w cudowne i skromne sanktuarium dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Nie mam ku temu wątpienia, że ona także będzie kochać wszystkich swoich pacjentów. Że ona zostanie pokochana przez wszystkich swoich pacjentów. Nie sądzę, że naprawdę będę aż taka dobrze bardzo znana, jak sugerujesz, Czerwarier. Dulka się zaśmiała i uśmiechnęła, ale... zauważyłam sposób, w jaki... Uśmiech Czerwariera się trochę wykrzywił, kiedy spojrzał na Anis. To tylko na parę minut, ale on wyglądał na smutnego. Tak wiele się zmieniło w ciągu tego ostatniego miesiąca. Sina wprowadził się do tawerny. Moje ostatnie koszmary. Moje coraz bardziej zwiększające się obowiązki pałacu. Czerwarier, który oddaje słownikę Anis. Czerwany także ostatnio wziął ofertę mojego ojca, żeby się stać pałacowym medykiem. I jeszcze... On wygląda w jakiś sposób, jakby źle się z tym czuł. Awori? Czerwany wziął moją dłoń i potarł ją kciukiem. Podarł swoim kciukiem o moje palce. Moje serce poczuło się o wiele lżej, kiedy posłał mi swój jasny uśmiech. Odepchnęłam mój niepokój i wróciłam do rozmowy. Nie, musiałam sobie coś wyobrazić. Wszystko będzie w porządku. Racja? No ja wiem, ale to jest koniec rozdziału, więc się zobaczymy po prostu już w kolejnym, moi drodzy. I bye bye.